Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś przebój lata, miłosna telenowela i Halo tu Polsat. To oczywiście nawiązanie do programów, które były emitowane w tym tygodniu, tak więc co tam panie w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy najlepszy przebój lata, nowe twarze na dzień dobry i pojedynki w rajskim hotelu. Poza tym będą telenowela dokumentalna o miłości i nowy program śniadaniowy. Na początek pierwszy z programów, przebój lata Radia Z i Polsatu. Za nami festiwal Muzyczne Zakończenie Wakacji w Kielcach. W amfiteatrze Kadzielnia wystąpili m.in. The Colors, Rag & Bone Man, Doda, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę 24 sierpnia Kielce stały się muzyczną stolicą Polski. Na scenie pojawili się najpopularniejsi artyści polskiej i zagranicznej sceny. Oprócz tego do rywalizacji o tytuł przeboju lata Radia Z i Polsatu przystąpili Carla Fernandez, Vixen, Emo, Blanka, Trips, Bryska, Filip Lato, Julia Wieniawa, Grzegorz Chyży, Lamberry i Michał Szczygieł. Koncert poprowadzili Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska. W finałowej trójce decyzją widzów znaleźli się Vixen z piosenką Nie rozumiu, Emo z piosenką Nie mówiła nic i Filip Lato z piosenką Tyle mogłem ci dać. Później przyszła pora na ostateczny werdykt. Widzowie zdecydowali, że tytuł przeboju lata Radia Z i Polsatu 2024 otrzymał Vixen za piosenkę Nie rozumiu. Kolejny z programów to Dzień Dobry TVN. W poniedziałku 26 sierpnia po wakacyjnej przerwie wróciły regularne emisje codzienne programu Dzień Dobry TVN. W tym sezonie grono prezenterów powiększyło się o Macieja Dowbora, który zastąpi u boku Sandry Hajduk-Popińskiej Annę Senkarę. Poza tym w każdym tygodniu gospodarzom programu będzie na ekranie towarzyszyć jedna z 10 gwiazd, które będą sprawdzać się w roli prezenterów, kierowników planu czy kucharzy. Zaproszenie do nowego projektu Dzień Dobry TVN przyjęli m.in. aktor Piotr Adamczyk, wokalista Krzysztof Zalewski oraz były skoczek narciarski Adam Małysz, który w ten poniedziałek zadebiutował na ekranie w kilku nietypowych dla siebie rolach. Kolejne nazwiska osobistości znanych ze świata sportu czy kultury będą ujawniane w najbliższym czasie. Poza tym na ekranie porannego programu TVN, obok dobrze znanych już widzom cykli, pojawią się całkiem nowe. Jednym z nich jest 6 minut dziennie Ewy Chodakowskiej, w którym prowadząca zdradzi, jak wrócić do formy, zadbać o zdrowie i odzyskać dobre samopoczucie. Pojawi się także przewodnik o sekretach hoteli Marty Klepki oraz dokumentalna seria reporterów Dzień Dobry TVN poświęcona rządowemu programowi refundacji in vitro. Po wakacyjnej przerwie powraca program Dzień Dobry TVN w nowej odsłonie. Tak już co roku próbuje się wprowadzić właśnie na jesień jakieś nowe zmiany. W tamtym roku było nowe studio i przerzedzenie duetów prowadzących, bo kilka osób wtedy zwolniono. Teraz wśród grona prowadzących jest jedna zmiana. Zamiast Anny Senkary u boku Sandry Hajduk-Popińskiej pojawi się Maciej Dowbor, który nie tak dawno odszedł z Polsatu. I wielu się zastanawiało właśnie, co on będzie prowadził. Były różne spekulacje, że może przejdzie do TVP, jednak zdecydował się na program śniadaniowy Dzień Dobry TVN. Jeszcze w nim nie zadebiutował, do czasu kiedy to nagrywam, czyli do piątku, jeszcze nie było jego debiutu takiego samodzielnego. W tym pierwszym wydaniu wszyscy prowadzący się pojawili, przez chwilę gdzieś tam występowali, ale w tym pierwszym wydaniu to zawsze jest taki chaos, że nie wiadomo na co patrzeć, bo jest po prostu tego za wiele. Zbyt wiele osób po prostu jest prowadzących i jest jeden wielki chaos, ale przez krótki moment Maciej Dowbor prowadził program i z tego co czytałem, widzom się to nawet spodobało, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu.
A jeżeli chodzi o te zmiany, że wprowadzono tak jakby współprowadzącego, czy jak to właściwie nazwać, no to opinie są podzielone. Na razie był Adam Małysz, w przyszłym tygodniu będzie Piotr Adamczyk. No i nie wiem właściwie do czego to jest potrzebne, bo to też wprowadza zamieszanie, a nie wszystkim też się to do końca spodobało, że nagle w takiej roli na drugi dzień, że nie wiem, to jest takie zupełnie niepotrzebne, ale to próbuje się jakoś przyciągnąć widza, no bo to te programy już od wielu lat są emitowane i one zaczynają być nudne po prostu. Widzowie idą albo do konkurencyjnego programu, albo w ogóle go nie włączają, więc próbuje się jakoś przyciągnąć widza. Władze TVN liczą na to, że może znane nazwiska i co tydzień jeszcze inne nazwisko przyciągnie widzów do tego programu. A co z tym pomysłem wyjdzie, czy on rzeczywiście będzie kontynuowany przez cały sezon, to oczywiście czas pokaże i wyniki oglądalności. Koniec programów to Hotel Paradise i jest to już 9. sezon. Po raz kolejny w rajskim hotelu w Wietnamie zamieszkała grupa singli szukająca przygód, wrażeń i wielkiej miłości. Od 26 sierpnia na antenie TVN7 możemy oglądać 9. edycję Hotelu Paradise i już na samym początku pobytu w rajskiej willi na uczestników czekało spore zaskoczenie. Po raz pierwszy w historii nie mieli wpływu na wybór swoich pierwszych partnerów. Poza tym w 9. edycji Hotelu Paradise będą możliwe powroty wyeliminowanych osób, ale pod jednym i to bardzo istotnym warunkiem, o być albo nie być w hotelu, zadecyduje pojedynek między tymi, którzy w programie pozostali. Udział w rywalizacji będzie wiązać się z nieodwracalnymi skutkami. Ktoś wróci, ale ktoś inny będzie musiał odejść. Program niezmiennie prowadzi Klaudia Eldursi. I oczywiście nie zabraknie też błyskotliwych komentarzy pana lektora. I co ważne, Hotel Paradise w tej edycji będzie emitowany od poniedziałku do piątku. Już kolejny sezon programu Hotel Paradise i to się potwierdza, co było w przypadku Dzień Dobry TVN, że próbuje się jakoś odświeżyć format, bo format już jest emitowany od kilku lat, 9. edycja, jakby nie patrzeć, to już będzie pewnie 5 lat emisji, coś w tym stylu, więc też może się już znudzić ten program, więc próbuje się co sezon coś tutaj wprowadzić. W tamtym sezonie było tak, że jak już ktoś raz odpadł, to już więcej do tego hotelu wrócić nie mógł. Teraz okazuje się, że ktoś będzie mógł wrócić do hotelu, ale będzie się musiał zmierzyć pojedynku i ten, kto przegra, już definitywnie odpadnie z tego programu i już więcej wrócić nie będzie mógł i pewnie jeszcze jakieś inne zaskoczenia będzie. Już pierwsze było oczywiście na samym początku, bo wszyscy pewnie myśleli, że sobie wybiorą właśnie jakąś taktykę, umówią się z kimś, że będą tworzyć parę, żeby tylko nie odpaść z programu, a tutaj produkcja sama dobrała pierwsze pary, więc było na początek zaskoczenie. To wszystko dalej będzie wyglądać, to oczywiście czas pokaże. Teraz program będzie emitowany od poniedziałku do piątku, bo w poprzednim sezonie było to chyba do czwartku, choć pierwotne wersje były chyba do piątku, ale później zdecydowano się po prostu rozwlec w czasie bardziej ten program. Teraz od poniedziałku do piątku, nie wiem ile dokładnie odcinków, ale zazwyczaj było około 80, więc pewnie finał gdzieś będzie w listopadzie. No i okaże się, czy zwycięży miłość, czy też zwycięży żądza zgarnięcia pieniędzy. Teraz pierwszy z nowych programów B&B Love. Pierwszy odcinek tego programu wyemitowano 26 sierpnia na antenie TVN. B&B Love to program, który skierowany jest dla fanów programów lifestyle'owych i randkowych. Stacja pokłada nadzieję w tym programie, że będzie on oglądany. I nawet dla tego programu zrezygnowano z emisji turnieju Milionerzy, który będzie dopiero emitowany po zakończeniu tego programu, czyli w listopadzie. B&B Love to telenowela dokumentalna, która stawia na naturalność i autentyczność. Bohaterowie prowadzący obiekty Bed and Breakfast to odważne osoby, które zdecydowały się opuścić Polskę i z sukcesem rozkręcić własne biznesy hotelarskie za granicą. Mając za sobą wiele przeżyć i różne związki, szukają tego, co najważniejsze, czyli prawdziwej miłości. I to nie jest kolejny program randkowy o niekończących się romantycznych piknikach i wypadach na plażę. Samotnych bohaterów prowadzących B&B rozsianych po całym świecie odwiedzą single gotowi na to, by stać się częścią ich życia. Będą razem mieszkać, pracować i poznawać inną kulturę i kraj.
Tak, taki trochę inny program, no bo rzeczywiście były te różne programy randkowe, z których zawsze się nabijam, że one właściwie nic nie wnoszą, tam żadnej miłości nie będzie i tak dalej. W tym sezonie nawet to trochę okrojono, bo nie będzie Love Island Wyspa Miłości, ale pojawia się coś takiego jak B&B Love. Nie wiem, czy to jest jakiś zagraniczny format, nie sprawdzałem tego dokładnie, ale sądząc po tej nazwie to pewnie tak, że gdzieś wcześniej powstał ten program, no i taki trochę inny program, bo to trochę tak paradokument, ale jednak z prawdziwymi osobami, nie ma tutaj jakichś ustawionych scenek. Nazwano to telenowela dokumentalna, no bo losy tych bohaterów przez kolejne odcinki będziemy śledzić, bo w pierwszym tygodniu pojawiło się kilka miejsc i jest to wszystko takie przeplatane i to trochę takie chaotyczne, że ogląda się jedną historię, właściwie później jest przerzutka do innego. Obejrzałem tylko dwa odcinki, bo przyznam, że trochę mnie znudziły te odcinki. W internecie opinie są raczej podzielone, jedni piszą oczywiście, że programu nie będą oglądać, a drudzy wręcz przeciwnie, cieszą się, że taki program powstał i że chętnie będą śledzić dalsze losy tych właścicieli właśnie B&B i tych osób, które tam przyjechały w poszukiwaniu miłości. No, czy na koniec tego programu stworzą się z tego jakieś pary, to oczywiście czas pokaże i czy w ogóle widzowie będą zainteresowani tym programem, bo na początku jest tak, że zawsze jak jest jakiś nowy program, to sam widzę po sobie, rzucam okiem na pierwszy, czasami nawet na drugi odcinek, bo pierwszy często nie oddaje tego wszystkiego, co ten program może mieć, bo pierwsze odcinki zazwyczaj są nieudane, a drugi, trzeci czasami jest lepszy, więc zdecydowałem się obejrzeć dwa, choć mogłem obejrzeć i trzy, bo w trzecim odcinku, z tego co wiem, była jedna wielka kłótnia, więc jeden z uczestników już opuścił jeden z tych B&B. Może być to nawet ciekawy program, jeżeli ktoś lubi tego typu programy, no bo to jest właśnie takie trochę jak takie dokumenty, różne takie serie dokumentalne, które lecą na przykład w TVN Style czy na TLC i połączone trochę z programem randkowym jednak, no bo jakby nie patrzeć, to też jest takie próbowanie łączenia w pary obcych sobie osób, więc to trochę przypomina jakiś Hotel Paradise czy inny tego typu program, tyle że właśnie nie będzie rajskiego hotelu, tylko będzie też praca, bo ci właściciele prowadzą swoje biznesy i te osoby, które przyjadą do nich, będą musiały w prowadzeniu tego biznesu im pomóc. Na koniec jeszcze jeden nowy program tego tygodnia, Halo tu Polsat. Pierwszy odcinek wyemitowano 30 sierpnia o godzinie 8. Pierwszy program poprowadzili Maciej Rok i Agnieszka Chyży. Długo zapowiadano program śniadaniowy w telewizji Polsat, mówiono, że może pojawi się wiosną, pojawił się ostatecznie na przełomie lata i jesieni i wielu pisało, że Polsat się spóźnił jakieś 15 lat mniej więcej. Pozostałe dwa programy już od takiego czasu są emitowane, Pytanie na śniadanie ponad 20 lat, a Dzień Dobry TVN dokładnie nie pamiętam, ale też chyba niedługo będzie już 20 lat od pierwszego odcinka, więc trochę późno. Stacja postawiła na sprawdzonych prowadzących i według opinii widzów duet całkiem dobrze sobie poradził. Co do samego pierwszego programu, w pierwszym segmencie pojawił się Olek Sikora i dotyczył tematu wesel i diskopolowców. Była również prognoza pogody. I po tych dwóch segmentach i po 13 minutach emisji programu już nastąpiła pierwsza przerwa reklamowa. Po reklamach był czas na kuchnię, której w pierwszym odcinku rządził Mateusz Gessler. Później nastąpiła kolejna przerwa reklamowa. I w końcu po 30 minutach emisji programu pojawił się pierwszy gość, Karolina Gilon, która postanowiła obwieścić światu, że jest w ciąży. Nie było się oczywiście bez problemów technicznych, bo podczas wywiadu z orkiestrą słychać było charakterystyczne wysokie sprężenia mikrofonów. A co później w programie? Właściwie to samo, co w pozostałych, czyli w pytaniu na śniadanie w Dzień Dobry TVN. Chwila rozmowy, później kolejna wizyta w kuchni. Później pojawili się fiddlaversi, którzy opowiadali o ślubie. Później pojawił się żywy Ken. I oprócz tego były w międzyczasie prognozy pogody i newsy. Czyli właściwie o wszystkim i o niczym. Tą ciekawostką było zaangażowanie publiczności. Najpierw częstowanie publiczności daniami przygotowanymi przez Mateusza Gesslera, a później kucharz poprosił o pomocników do kuchni. Najmocniejszym punktem pierwszego programu był segment dotyczący eksperymentów fizycznych z Dariuszem Aksamitem. Na koniec przyszła pora na autopromocję. Krzysztof Wibisz promował nadchodzące wznowienie awantury o kasę. Następnie na kanapie pojawili się pozostali współprowadzący Halo tu Polsat. Paulina Sykut-Jerzyna, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.
jak zauważyli widzowie, studio okazało się zbyt jaskrawe, było po prostu zbyt wiele kolorów, przez co nie mogli skupić uwagi, a publiczność w gruncie rzeczy okazała się niepotrzebna. Tak, ja też obejrzałem to pierwsze wydanie, no bo skoro po tylu latach, przecież Polsat ile już lat na antenie jest i nie było nigdy programu śniadaniowego, więc stwierdziłem, obejrzę ten program, żeby sprawdzić, czym on właściwie się będzie wyróżniał od Pytania na Śniadanie, od Dzień Dobry TVN. Właściwie niczym. Ten program jest bardzo podobny do pozostałych dwóch. Są takie stałe segmenty, które są w każdym programie, czyli prognoza pogody, newsy, kuchnia, show biznes, więc to właściwie jedno i to samo. Oprócz tego są właśnie jacyś goście, którzy coś tam ogłaszają. Właśnie Karolina Gilon pojawiła się, Fit Lovers, później był temat medycyny estetycznej, więc pojawił się Żywy Gen, który chyba jest najbardziej poprzerabiany różnymi operacjami plastycznymi. Do tego były jakieś takie wstawki z innymi tematami. Pojawił się też jeden poważny temat, no bo były wybory w USA, ale wcześniej to wróżka wróżyła, kto zwycięży tegoroczne wybory prezydenckie w USA. Wyszło, że Donald Trump na obecną chwilę. Więc to wszystko takie pomieszanie z poplątaniem i właściwie najpierw niepoważny temat, no bo jak tu wziąć na poważnie wróżenie o wyborach, a później na poważnie próbowano dyskutować o nich. Trochę ta zbitka wyszła niefortunnie, ale sami prowadzący chyba zauważyli, że to po prostu chyba ktoś nie do końca przemyślał, żeby te tematy jeden po drugim poruszać, że nagle wróżka, później wybory prezydenckie, więc było takie pomieszanie. Rzeczywiście, to studio jest trochę za jaskrawe, za bardzo kolorowe i za puste, bo brakuje tam jakiejś właśnie większej ilości mebli. Jasne jest ta obracana kanapa, która nawet fajnie wygląda, to jest nawet fajny efekt, że ta kanapa się w dowolnym momencie może obrócić w jedną albo w drugą stronę, że nie trzeba po prostu wstawać, obchodzić tej kanapy, tylko ona się sama odwraca to do jednego ekranu, do drugiego ekranu, to może jest fajne, ale cała ta scenografia, ona jest taka za jaskrawa, nawet po logo właśnie, ono takie pomarańczowe, różowe, nie wiadomo jakie, że to jest za dużo po prostu, jak się na to patrzy i to jeszcze przez 3 godziny prawie ten program trwa, włączając te reklamy, no to trochę mniej, no ale patrzeć na te jaskrawe kolory, to dla niektórych było już za wiele, to po prostu za cukierkowo, za kolorowo, za dużo po prostu. I brakowało tam jakiegoś innego wystroju, brakowało jakichś właśnie roślin, może nawet sztucznych, nieważne, żeby jakieś tam palenki sztuczne nawet stały, to może fajnie by to wyglądało. Było za pusto po prostu, wyglądało to na takie typowe studio telewizyjne. W tych innych programach to trochę wygląda jak takie mieszkanie, jak jakiś taki salon właśnie, że telewizja zaprasza widzów do swojego salonu, a tutaj telewizja zaprosiła do studia telewizyjnego i rzeczywiście było to widać nawet po tym wystroju kuchni. Widać, że to zrobione po prostu typowo pod telewizję. I ogólnie, że w tym programie po prostu było wszystkiego za dużo. No i póki co nie ma nic wyjątkowego. Unikatem miała być publiczność, która siedziała na antresoli. Może 2-3 razy wspomniano o tej publiczności. Nie wiem, czy w tego typu programie jest potrzebna publiczność. Jasne, wiem o tym, że w amerykańskich programach śniadaniowych wydaje mi się, że jest w niektórych publiczność, ale ona siedzi na poziomie studia, więc może na bieżąco reagować. A tak to ci ludzie tak u góry byli pokazani dziwnie, więc nie wiem, to nawet śmiesznie wyglądało, że jasne, może w Tańcu z Gwiazdami sprawdziły się te takie wysokie trybuny, że widzowie sobie siedzieli i z góry patrzyli na parkiet, ale w programie śniadaniowym, no nie wiem, czy to się sprawdzi. Może ta publiczność po prostu zostanie w najbliższym czasie usunięta z tego programu, no bo nie ma żadnej interakcji prowadzących z publicznością. Jasne, były tam gdzieś jakieś śmiechy czy coś, ale właściwie ta publiczność siedziała jakby za karę w tym programie, że kazali im przyjść i po prostu siedzieć i to tak miejscami wyglądało, że ci ludzie po prostu nie byli zadowoleni, że muszą tam pod sufitem siedzieć przez 3 godziny. Czy ten program odniesie sukces i czy będzie chętnie oglądany, to oczywiście czas pokaże, no bo to pierwsze wydanie to zawsze tak jest z pierwszymi programami, że ono zawsze ma jakieś tam niedoskonałości i może stacja wsłucha się właśnie w głosy widzów, którzy wymieniają, co po prostu było źle, co powinno się zmienić. Może te zmiany zostaną wprowadzone i ten program rzeczywiście będzie konkurencją dla istniejących już od wielu lat programów Pytanie na Śniadanie i Dzień Dobry TVN. Póki co ten start był taki sobie. Może nie był aż tak bardzo zły, ale też nie był do końca dobry, więc ten program tak wychodzi na razie na zero, że trudno powiedzieć, co z tego programu wyjdzie. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.